się Jacek Sobola, witam w szybkich mediach. Jest wtorek, 22 października, 22:33 jest tu, nie? Proszę Państwa, mam najświeższy sondaż na temat alkoholu. No ale to jest tak długi dokument, że to no i skomplikowany dosyć w treści. Bez budki nieraz bieriosz, absolutnie. 50% Polaków sprzeciwia się ogólnemu podwyższeniu cen alkoholu i taki sam odsetek sprzeciwia się wprowadzeniu minimalnych cen za opakowanie alkoholowe, ale jednocześnie 79% badanych uważa, że państwo powinno podjąć jakieś działania mające na celu ograniczenie jego spożycia. No tak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego we współpracy z Krzysztofem Brzuską, byłem dyrektorem PARPY. Po alkohol 1 na 5 Polaków sięga przynajmniej kilka razy w tygodniu, a 4% deklaruje codzienne spożywanie. Wśród osób regularnie sięgających po alkohol wyraźnie przodują mężczyźni, 31%. 31% mężczyzn pije przynajmniej kilka razy w tygodniu, podczas gdy w przypadku kobiet ten odsetek wynosi 11%. Czyli wniosek taki, że no, mój pierwszy na gorąco, że ci mężczyźni to oni nie z tymi kobietami piją. Nie, tego się nie da tak tutaj omówić. Ot tak. Jest kilka takich. Ja same dobre wiadomości dzisiaj. Jest kilka takich wiadomości, przy których ja bym bardzo uprzejmie prosił, żeby Państwo się odsunęli od jakichś tam przedmiotów z kantami i tak dalej, bo jak wytłumaczyć lemmingom to, że w Berlinie Tusk się nie pojawił? No, nie pojawił się, bo go nie zaprosili. Proszę posłuchać, jak brak udziału Tuska w tym spotkaniu wyjaśnił w swoim artykule pan redaktor Jędrzej Bielecki z Rzepy, z Rzeczpospolitej. Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, poza premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, w piątkowym spotkaniu w niemieckiej stolicy brali udział sami politycy bez szans na dalsze rządy, którzy nie będą decydować o przyszłości Ukrainy. Donald Tusk by tam nie pasował. On tak napisał, naprawdę. No do tej odważnej tezy pana redaktora Andrzeja Bieleckiego z Rzepy odniósł się Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych. Niesamowite. Zdaniem Andrzeja Bieleckiego w Berlinie spotkała się po prostu banda przegrywów i bardzo dobrze, że pana premiera Tuska tam nie zaprosili. Nie pasowałby. No jest tak, my państwa traktujemy bardzo serio i bardzo poważnie, dlatego zapraszam uprzejmie, żeby państwo jutrzejszy poranek zaczęli od lektury tygodnia. I to się ukaże, w dobrych kioskach będzie do kupienia. Na pewno Telekino ma przygotowaną okładkę i zaraz państwu pokażę, po czym poznać tygodnik. No więc tak, co tam jest w tym najnowszym numerze? To Donald Tusk chciał współpracy z Rosją przy odbudowie Bałtyckiej Elektrowni Atomowej w obwodzie Królewieckim. Ponadto rządowe plany dotyczące migracji esbeckich emerytów, jak również prawa brutalnego gangu obcinaczy palców, która spadła z Wokandy. Temat numeru to jest ruska manipulacja Tuska. To Donald Tusk chciał współpracować z Rosją przy budowie Bałtyckiej Elektrowni Atomowej w obwodzie Królewieckim. To ministrowie jego rządu mówili wprost o rzekomych korzyściach płynących z realizacji tego pomysłu. To służby Tuska pozwoliłyby swoją pozycję jako pośrednika w handlu rosyjską energią budował w Polsce rosyjski szpieg Władimir Auganow. Tymczasem po orędziu prezydenta Andrzeja Dudy premier kuriozalnie sugerował, że tej elektrowni chciał PiS. O tym pisze Grzegorz Wierzchołowski. A Piotr Lisiewicz pisze o tym, że możemy wygrać. Możemy wygrać wybory prezydenckie i tamci o tym wiedzą. Jeszcze niedawno wcale na to nie wyglądało, ale dziś nie ma wątpliwości, że wybory prezydenckie obóz niepodległościowy może wygrać i wskazują na to twarde liczby. Koalicja rządząca ma w sumie w sondażach 53% poparcia, ale to PiS i Konfederacja są na lekkiej fali wznoszącej. Bardzo groźne dla rządzących są dane dotyczące nastrojów ich elektoratu. Tylko 25% Polaków twierdzi, że za Tuska żyje im się lepiej, tylko 38% ocenia pozytywnie jego rząd, tylko 36,9%
uważa, że wywiązuje się on z obietnic. Za każdym razem bardzo daleko do wspomnianych 53%. Dlatego sytuacja życiowa Polaków będzie się pogarszać, a wyborcy według badań oczekują od rządu tego, czego nie zrobi, czyli naprawy służby zdrowia, obniżenia podatków. Rozliczanie PiS-u ważne jest już zaledwie dla 15,4% Polaków. O tym, że twarde liczby dają szansę kandydatowi opozycji, przekonuje Piotr Lisiewicz w najnowszym tygodniku, ale bez naszej pomocy, to nic z tego nie będzie. To, co powiedziała pani minister Henning-Kloska na temat, przepraszam, że się śmieję, ale ja wiem, co powiedziała, więc nie jestem w stanie się opanować, na temat tego, że sprzedaż detaliczna spadła. Tak, spadła. To jest coś, ja mówiłem o tych lemingach, że one są intelektualnie zezowate. Ja nic nie powiem o pani minister, bo to by było procesowe. Ale państwo się mogą domyślić, co można byłoby powiedzieć w związku z tym, co pani minister wymyśliła. Spadła sprzedaż detaliczna, to państwo wiedzą, bo o tym cały dzień informowaliśmy. W cenach stałych we wrześniu spadła o 3% rok do roku. Tak podał Główny Urząd Statystyczny. Po wyeliminowaniu wpływu czynników w charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu była o 6,7% niższa w porównaniu z sierpniem. W kategorii tekstylia, odzież i obuwie sprzedaż spadła aż o 12,5%. W przypadku mebli, artykułów RTV, AGD skurczyła się o 8%. Sprzedaż żywności połączona z napojami, wyrobami tytoniowymi była o 7,6% niższa we wrześniu ubiegłego roku. No i tak dalej, i tak dalej. Teraz co mówi na ten temat minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska? A on mówi tak. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mieli mniej tego typu rzeczy kupować, bo to jednak powoduje emisję. Chociaż idzie zima, zauważył prowadzący tę rozmowę w Polsat News pan redaktor Rymanowski. Abstrahując już od spraw środowiskowych i klimatycznych, na ten trend tego typu wzrostu gospodarki trzeba patrzeć w dłuższym okresie. To może być jakieś krótkie wahnięcie i w dłuższej perspektywie na pewno minister finansów i rząd będzie się nad takim trendem pochylał, jeżeli on się potwierdzi w kolejnych okresach. Tak odpowiedziała pani minister. Spada głównie sprzedaż rzeczy, które nie są artykułami pierwszej potrzeby, tylko takich, bez których czasami możemy się obyć. Trendy tego typu trzeba badać w dłuższym okresie, to może być krótkie wahnięcie. W poprzednim kwartale odnotowano raczej wzrost niż załamanie i nic nie wskazywało na to, że konsumpcja zacznie spadać. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować, bo to jednak powoduje emisję. Ludzie, no nic. No tak sobie wybraliście. To taką macie, za przeproszeniem, ministrę od klimatu. Klimat zawsze był przeciwko nam, to już dawno Bareja o tym powiedział. Pan Krzysztof Schoszna jest z nami. Kłaniam się panie Krzysztofie, dobry wieczór. Hallo. Nie widzę, nie słyszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie Krzysztofie. Panie Jacku, witam bardzo serdecznie. Proszę mówić. Troszeczkę mi nie było na antenie, ale... Nie wiem, jak bez pana wytrzymałem. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Tak, natłok myśli po prostu nie pozwala mi do końca tak wszystko tak od razu wyrazić, ale zacznijmy od początku. Wiem. I teraz pan szuka notatek. To powiem może o sytuacji, że tak powiem. Ciężko mi się tak od razu wyrazić. Ale chciałbym powiedzieć o tym, że w Polsce zaczęła się taka narracja, że ludzie, którzy myślą o tym, że będzie zawsze dobrze. Panie Krzysztofie, to jakiś numer jest, to co pan chce zrobić pewnie. Trwała na wieki. Ona nie będzie trwała wieki. Po prostu zwyczajnie to wszystko się wyczerpie. Kiedyś my zaczniemy
myśleć troszeczkę inaczej. Troszeczkę każdy, wiadomo, że to ewoluujemy. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. W 89 roku, kiedy następowała sytuacja, że taka duża transformacja w Polsce następowała, no to wtedy każdy myślał, że nie wiadomo, co w Polsce się wydarzy, ale... No dobrze, ja panu pomogę. Ale wszyscy zawsze jakoś wspólnie dążyliśmy do tego celu, żeby było dobrze. Kiedy zawsze my Polacy jesteśmy dobrymi ludźmi. My zawsze mieliśmy dobre, takie fajne pomysły. Zawsze, żeby zorganizować coś fajnego, to zawsze umieliśmy się zjednoczyć, złączyć. Zawsze chcieliśmy być razem. Ja nie wiem, co nagle się w nas podziało, że my chcemy każdy... Ja panu to wytłumaczę każdy bardzo krótko, bo ja wiem, co się zadziało. Organizować świat dla samego siebie. Tylko, ja panu, to nie jest to. Ja panu pomogę, ja panu wytłumaczę. Bardzo uprzejmie dziękuję, bo to jest proste, to Bolek już dawno powiedział. To jest zawarte w jednym takim zdaniu, takiej sentencji właściwie. Bolka, który powiedział, cytuję, miała być demokracja, a każdy mówi, co chce. No. I to wszystko tłumaczy. I tyle, i już. Proszę państwa, jak dzisiaj poinformował CBOS, z 66% we wrześniu bieżącego roku do 61% w październiku spadł odsetek pracujących zarobkowo, uważających, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra. Natomiast o 3 punkty procentowe, z 9% we wrześniu do 12% w październiku, wzrósł udział tych, którzy postrzegają tę sytuację jako złą. Pogorszyły się według CBOS-u przewidywania osób aktywnych zawodowo co do zmiany sytuacji w ich zakładach pracy w ciągu roku. No niestety nie ma w tym komunikacie CBOS-u takich szczegółów, czy badaniami był objęty pewien zakład pracy, którego siedziba znajduje się przy ulicy Wiertniczej w Warszawie. Jak to aktualnie wygląda u nas? Żeby nie było, że tamtych się czepiam, a prawda, no... Nie. Jak to aktualnie wygląda u nas, to przekażę państwu. Pan redaktor Michał Rachoń, pan redaktor Jarek Olechowski. Telekino, bardzo uprzejmie proszę. Telewizja Republika wysłała pierwsze pieniądze, za które kupujemy sprzęt, który jest w tej chwili zamawiany, ale zanim ten sprzęt dotrze, razem z dyrektorem Olechowskim, chcemy państwu pokazać, jak będzie wyglądało miejsce, gdzie znajdować się będą nasze studia. Ta przestrzeń to będzie studio numer 1. W niej będzie główna ściana LED-owa, a tam znajdować się będą już budowane w tej chwili reżyserki. A co dalej, to dyrektor Olechowski pokaże. Proszę państwa, jesteśmy w głównym studiu, nowym studiu Telewizji Republika, prawie 200 metrów kwadratowych powierzchni. No i zobaczcie, uwaga na kable, budowa trwa. Zobaczcie. To jest to, co jest w tym budynku najpiękniejszego. Wysokość. Prawie 5 metrów, nawet lekko ponad 5 metrów wysokości. Za moimi plecami reżyserki. Michał, zaprowadź państwa do reżyserek. Reżyserka studia 1 i studia 2, bo to studio ma numer 2. Poza jedną reżyserką, specjalne pomieszczenia, przez które przechodzimy, i druga reżyserka. Z tej reżyserki patrzeć będzie można w stronę studia, ale państwo jako nasi widzowie będą mogli również patrzeć za pomocą kamer w stronę reżyserki. A teraz Jarosław Olechowski zaprowadzi państwa do newsroomu. Zobaczcie, tutaj w tej przestrzeni wszędzie będą siedzieli dziennikarze. Tutaj będą siedzieli dziennikarze i tutaj pracować będą wszyscy ci, którzy pracować będą nad naszymi serwisami informacyjnymi, nad dostarczaniem, nad przygotowywaniem dla państwa informacji. W tamtą stronę mieścić się będzie cała część realizacyjna i tego, co dzieje się w telewizji na zapleczu. Tu będzie charakteryzatornia. Tutaj, proszę państwa, będą nasi goście przygotowywani do występu w programach. Zobaczcie, na razie to wygląda w ten sposób. Nie jest może jakoś specjalnie spektakularnie, ale tu będzie właśnie, tu będzie charakteryzatornia. Tutaj będą goście się przygotowywali, a tu będzie poczekalnia, tak zwany VIP room, gdzie będą czekali na wejście do programu. O tym wszystkim mówimy, szanowni państwo, bo do tego, żebyśmy mogli to wszystko dokończyć, żeby można było to zrealizować, konieczne jest państwa wsparcie i bardzo o to wsparcie
prosimy, w tej chwili jesteśmy już, jak wspomnieliśmy na początku, po wysłaniu pierwszej transzy pieniędzy do firmy, która realizuje dla nas już zakupy czysto technologiczne. No i to wielki wysiłek, który w tej chwili realizujemy po to, żeby no już za chwilę, już dosłownie za parę tygodni móc w tym miejscu, w miejscu tej trwającej ciągle budowy odpalić telewizję Republika w jej nowym wydaniu. Liczymy na Państwa wsparcie. Bez Was to się nie uda. Wspierać Telewizję Republika mogą Państwo m.in. dzięki zeskanowaniu kodu QR poprzez stronę www.republika1klik.pl bądź w formie przelewów bankowych na podane konta. Dzięki Państwa pomocy rozwijamy Republikę mimo szykan ze strony władzy. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe. Konto do wpłat z Polski 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12. Z całego serca dziękuję za Państwa pomoc, bo bez Państwa to nic by z tego nie było. Pan Joachim, Golub Dobrzyń, dobrze mówię? Dobry wieczór. Halo? Panie Joachim, jest Pan z nami? Pan Joachim Golub Dobrzyń? Halo, tak? Proszę mówić, tak, proszę mówić, dobry wieczór. Słucham Pana. Super, bardzo się cieszę. Dobry wieczór. Ja się chciałem z Panem podzielić moimi ostatnimi przemyśleniami w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Co Pan by sądził o tym, gdyby wystawić jednego kandydata prawicy, ale tym kandydatem prawicy miałaby być osoba z Konfederacji? Już tłumaczę dlaczego. Bo moim zdaniem kandydat Konfederacji, o ile dostałby się do drugiej tury, ma dużo wyższe szanse na wygraną od kandydata PiS-u. Czemu? Bo na prawo od Platformy Obywatelskiej, której kandydat no, pewnie się dostanie, nie oszukuję się, jest więcej wyborców niż na lewo. I mam też wrażenie, że Konfederacja jako nowa partia, jako ktoś świeży, mają wyższe szanse dostania się jak gdyby, bądź bardziej tutaj może dotarcia do tego innego elektoratu. Mówię tu o trzeciej drodze, mówię tu o PSL-u i tak dalej, nie? Więc co by Pan sądził o tym, gdyby Kaczyński szedł może z tego swojego, z tej swojej takiej pozycji, z tego swojego tutaj autorytetu, uznał, że dobrze, Konfederacja wystawi jednego kandydata, my tego jednego kandydata w pełni poprzemy w pierwszej turze, a wtedy jak się dostanie do drugiej tury, no to już będzie dużo prościej. Co by Pan o tym sądził? Oczywiście, że tak. Jestem za tym, zgadzam się z Panem pod jednym warunkiem, że do Konfederacji zapisze się pan profesor Przemysław Czarnek i to o nim rozmawiamy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Nie, tam nie ma takiego kandydata. To jest jakiś poraniony, chory pomysł. Proszę Państwa, dzisiaj to też Państwo wiedzą, bo przecież o tym mówiliśmy cały dzień przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, naszego pana premiera, profesora Tuska. Odbyła się taka spektakularna pikieta. Tam brały w tym udział rzesze aktywistów, na których czele stała pani reżyser Agnieszka Holland. No, była też liderka strajku kobiet Marta Lempart, była słynna babcia, która nie ma wnuków, czyli Katarzyna Augustynek, wylansowana przez TVN jako pachnąca maślanymi bułeczkami i domowym ciastem babcia Kasia. Lempart powiedziała między innymi tak: może się zdarzyć tak, że będziemy wspominać ten protest jako pierwszy, w którym ludzie zobaczyli, że ten rząd niewiele się różni od poprzedniego, właśnie przez to, że są takimi tchórzami, że boją się tędy przejechać. No co ja mogę powiedzieć Tuskowi? Budka Suflera śpiewała taką piosenkę, że nie wiesz nigdy kobiecie, to polecam refren do zanucenia. Agnieszka Holland, no bo ją tam zaprasza przy stanem par do Brukseli i tak dalej. Agnieszka Holland tam na pytanie, czy nie wstyd pani atakować żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, bo tak zapytał panią reżyser, nasz reporter Michał Gwardyński, odpowiedziała: nie wstyd mi, jeżeli polscy funkcjonariusze Straży Granicznej torturują niewinnych ludzi. Oczywiście nie przedstawiła żadnych dowodów na to, bo nie ma żadnych dowodów na to, że tak jest. Całość tej rozmowy to Państwo już dzisiaj widzieli, bo ona była wielokrotnie cytowana na naszej antenie i będę tego powtarzał. Ale na koniec do naszego reportera pani reżyser się zwróciła tak: panie Michasiu, niech pan się ode mnie odczepi, niech pan się nauczy, że dziennikarstwo nie polega na tym, żeby prześladować ludzi, którzy w jakiś sposób się panu nie podobają. Oczywiście, że pani ma rację. Tak. Ja im tu cały czas wszystkim tłumaczę, że
Nie na tym polegam. Ale no, ja to się nie nadaje, bo wiadomo, że ja najbardziej lubię naszego pana premiera, profesora Tuska. Cała nadzieja w Sakiewiczu. Sakiewicz z wykształcenia to jest psycholog dziecięcy, więc może on, pani Agnisiu, Michasiowi wytłumaczy. Na pewno będzie z nim rozmawiał. Także proszę się o nas nie martwić. Absolutnie. Damy radę. Ja mam jeszcze, no bo mówiłem, że mam same dobre wiadomości. Ja mam jeszcze taką wiadomość, że policja napadła dzisiaj. Nie, to jest coś nieprawdopodobnego. Policja napadła dzisiaj na 83-latka. Tę bulwersującą sprawę opisał lokalny portal Gorzowianin. Przed godziną 11, kiedy zakończyła się msza pogrzebowa, policjanci zatrzymali do kontroli trzeźwości księdza, który poruszał się samochodem. Kiedy okazało się, że ksiądz był trzeźwy, funkcjonariusze sprawdzili wyposażenie samochodu. Duchowny został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł za brak gaśnicy. Z relacji świadków wynika, że jeden z mężczyzn ujął się za duchownym, wdając się w dyskusję z policjantami. No i tam doszło do takiej przepychanki, szarpaniny, awantury. I tego 83-letniego mężczyznę oni na oczach żony, która błagała, żeby tego nie robili, że on chory jest i tak dalej, oni aresztowali, tam 5 radiowozów przyjechało. Nie, ale to spokojnie, bo ja mówię, przepraszam najmocniej, egoistycznie ze swojego punktu widzenia, mam 64, to znaczy, że jeszcze trochę mogę sobie poszumieć, bo oni się biorą za tych starszych. O, minister nauki, który ma, no biedny jest, no, ma raptem tam, co on ma, ten Dariusz Wieczorek, minister nauki. Dom warty 1 200 000, 4 mieszkania warte 1 400 000, domek letniskowy warty 650 000. Pobiera ten należący mu się, zgodnie z prawem, dodatek ryczałt na mieszkanie i nie widzi w tym nic złego. Czy rozważał rezygnację z pobierania tego dodatku, go zapytali. Ryczałt na mieszkanie odpowiada miesięcznym kosztom mieszkania w hotelu poselskim, podpowiedział pan minister z Lewicy. No, umie liczyć. Proszę państwa, zapraszam serdecznie na spotkanie z Maćkiem Korzuszkiem zaraz potem wieczór i podsumowanie tego uroczego wtorku. I Paulina Bilińska. Proszę na siebie uważać.